Dzień dobry. Cześć. Dzisiaj przyjechaliśmy na Zadupie. W planach mamy najpierw posadzenie dyń, które Adrian dzisiaj nabył drogą kupna na targu, bo żadna z naszych, które posadziliśmy, nie wyszła. Chyba, że dopiero wyjdzie i zmieni zdanie. Albo nie wyszły, albo ślimaki jest żarły. Jest taka Na targu kupiłem trochę dyń w tamtym tygodniu i jedną z nich ślimaki zżarły, zanim ją w ogóle wsadziłem do ziemi. To dzisiaj dokupiłem. I potem też będę walczył tu w foliaku, bo pomidory już mają wilki i niektóre trzeba podwiązać. I wygląda na to, że to podlewanie kropelkowe to może nawet nie być potrzebne, bo takie podlanie porządne raz w tygodniu w zupełności im wystarcza, przynajmniej teraz. Zobaczymy, jak potem będą upały. Bo tam widzę, że się wyjebał ten zbiornik. Chciałam powiedzieć. Także tak, trzeba poobrywać wilki, poplewić, podwiązać. No i potem zobaczymy, czy nas burza wygoni, czy nie wygoni, czy zrobimy coś jeszcze. Ma niby padać dzisiaj i wieje wiatr. Dobrze. No, a wiatr jest najgorszy, pamiętajcie. Dobra, to bierzemy się do roboty. Drodzy Państwo, i stało się. Marta zniknęła. Została zabrana, chyba sąsiad ją zdjął. Nawet nie ma tych butelek, co szeleściły. Chyba, że zerwał się sznurek i Marta leży gdzieś w polu, w trawie, ale nie będę tam szła tego oglądać. Ale jestem zaskoczona, już się przyzwyczaiłam do jej widoku i w zeszłym tygodniu jeszcze tu była. A teraz jej nie ma. Jak do tego doszło? To szybki rzut oka, jak to wygląda w foliaku. Co? Nie wiem, czy tu dzików nie było. Ha. Dziki nas odwiedziły. Zaraz pójdziemy tam zobaczyć. Pomidory. No jak widzicie, rosną całkiem nieźle, im to idzie. Nawet te moje czarne, które były wielkim niewypałem, ruszyły, widzę. Także super. No i tu te też i te też. Także full wypas. Idziemy zobaczyć dziki. Czy mieliśmy dziki w ogrodzie? Nie, w ogrodzie nie. Ale na Zadupie już tak. Aha. Jezu, ile tu jest trawska. Idziemy zobaczyć. O, chyba jednak były tu dziki. Patrzcie to. Fuck. Wszystko poryły. Tu Adriana stópka. No na bank, Adrian, 100%. Pierwszy raz nam się to zdarzyło. Wiecie, że tu przylazły. Wcześniej, o i tam jeszcze widać. Czekajcie, wejdę tu do cienia. O, tu. Widzicie to? Czy jest za jasno? Jezu, jestem ślepa. O, i tu wylazły też. Tu wszystko jest poryte. Niestety nie mamy fotopułapki, bo jedna się spieprzyła. Może na drugą się nagrały, co? I musimy dopiero nową zakupić. To by było pewnie niezłe widowisko. Wszystko jest zryte. Adrian podnosi ten zbiorniczek mały, bo się wygrzmocił przez wiatr i trzeba go jakoś lepiej przypiąć, właśnie stwierdził, więc pewnie to też będzie dzisiaj robił. No a ja tutaj weszłam na kamyki ze stoja, ups, i patrzę. Tu były dziki, tu były dziki, tu były dziki, a ja stoję przy przyczepie. Zobaczcie, jak blisko przyczepy. Ile tych dyń zakupiłeś? Ostatnio kupiłem 4, ale to są jakieś tam zwykłe, czy tam Hokkaido. Tu jest ta, co ślimak w nią wszedł na pełnej kurwie i chyba ją zabił. No posadzę ją i zobaczę, ale nie wróżę jej świetlanej przyszłości. I dzisiaj kupiłem jeszcze 2 i te mają być większe jakieś. Big. Pani powiedziała duże, big.
takich słów użyła? Tak, nie słyszałeś? Nie słuchałem. No i co? A, Adrian sadzi. Grządka zarosła. Tomek mówił, żebyśmy użyli niebieskich granulek na ślimaki. To nie wiem, z czym one są, ale my sobie kupiliśmy taki przysmak dla ślimaków, fosforanek żelaza, organiczny, naturalny, bardzo zdrowy dla nich. Lubią go. Nie działa. Nie, no tam wydaje mi się, że jest ich trochę mniej. Albo to przypadek, albo po prostu wyzbieraliśmy większość, nie wiem. No codziennie w sumie chodzimy i zbieramy tak po... Tutaj jest tylko, po pół słoika. Tutaj jest tylko trochę fasola pogryziona. Mi się wydaje, że to jakby mniej ich było. No. Coś ich tu musi jeść może. No to tak. Posypiemy te dynie i tutaj użyjemy, znaczy zaraz jak je podlejemy, to użyjemy naszego sposobu z tamtego roku. Który możesz pokazać. A, tutaj już gotowe części wyciągnęłam tych butelek. Będziemy nakrywać je butelkami, żeby nie zostały zeżarte. Bo szkoda. Ktoś musi wygrać w tym roku konkurs. Tam miecze, słoneczniki, rudbekia ładnie wyrosła, duża serduszka się też przyjęła, widzę. Także dzieje się. Musiałem iść tam powielić, ale nie dziś. Tutaj jeszcze ziemnioki wychodzą ładnie. Idą jak dziki, tamte są takie wielkie w ogóle już. I całkiem sporo ich nowy chodziło. Idą jak dziki. Mam nadzieję, że się tu nie dostaną i nie wyczają, że płotek jest jeszcze nieskończony. Też dosyć sporo napadało. Adrian, wylałeś już tą wodę stamtąd? Tak? Wylałeś wodę już stamtąd? No tam, gdzie się patrzysz, ile padało. Tak. I ile było? 40 mm. No to sporo. Szparagi, fasolka, no wszystko rośnie. Panie, wszystko rośnie. Może teraz też będzie padać, to tym dyniom będzie dobrze w sumie. Ze słoneczników z całej paczki mamy jeden. No, tam na samym końcu. Ale tu powyrastały koło tego domku dla owadów, także spoko. Będą kwitły fajnie. No i wszystko jakoś tam daje radę. Chociaż też teraz pogoda w sumie jest taka w miarę, bo pada, nie? Co chwila. Tu też jak patrzymy na pogodę, więc to nie jest tak, że nic się tu nie dzieje. Zresztą zobaczcie, jak to wszystko pozarastało. Tam łąka sąsiada, to w zeszłym tygodniu, kurde, jeszcze taka wysoka nie była. Ale tu tunele poryte, to chyba myszy szaleją tutaj. Może być, dobrze im tu zrobiłeś. A wiesz, że ich dużo tutaj jest zresztą. Bo już ileś widzieliśmy, nie? A sąsiadka mówiła, że gdzieś tutaj obok ktoś mieszkał, ale się wyprowadził, bo nie mogli sobie ze szczurami dać rady. I musieli wszystko podwieszać pod sufitem, żeby im nie zeżarły. Więc tutaj też jest myszy full. Co mają myszy ze szczurami wspólnego? Podobne są. Aha. Może szczury też tu są, tylko ich nie widziałeś. Wszystko inne widziałem, a szczury się ukrywają wtedy. No. Pomidory podwiązaliśmy, nie wszystkie, ale część. 6 chyba, albo 5, jakoś tak, bo te już były największe. A reszta jest jeszcze taka, że nie musi być. Adrian pewnie przyjedzie tu w tygodniu, bo było jakoś tam przy okazji. Następny weekend nie. Ale wszystkie się przyjęły, więc to jest plus. Teraz idziesz... Aha, Adrian idzie z wodą, będzie podlewał trochę. Trzeba im dać wody. Jesteś zadowolony?
Te czarne trochę wolno rosną, ale dobrze, że rosną. Ale rosną. To jest plus, że załapały i chwyciły i idzie im jakoś. Musiałabym spytać dziadków, czy im porosły też. Bo dziadkowie dostali, kuzyn mój dostał, tato, ale tacie jednego ślimak zeżarł, a drugi rośnie, ale jest taki mniejszy niż tu na pewno. I co, jak się ma działkę w lesie, to trzeba się też drugie wykosić, co? No trzeba. Tam Adrian już pokosił, widać, ja idę to zgrabić i potem na kompost będziemy to przerzucać. A Adrian walczy, z czym walczysz? Z żyłką. Tak. Pękła ci, tak? Także... Idzie burza, więc się szybko będziemy zaraz zbierać. Ja chciałam pokazać, że zabieram kilka krwawnic stąd, bo chcę tam do ogródka posadzić. Jak przeżyją, to przeżyją, jak nie przeżyją, to nie przeżyją. Ale zabieram. No. A burza nas właśnie wygania, bo zapowiadali dzisiaj, spodziewaliśmy się w sumie tego. Dynie podlane, zabezpieczone i tak pewnie to wszystko odfrunie, bo burza już się zbliża i to wszystko, nie? No, czy z tych chmur pierdolnie? To dzisiaj zrobiliśmy w sumie prawie wszystko oprócz posiedzenia przy ognisku, ale to postaramy się nadrobić już w chacie. Tak. Bardzo treściwy film. No niestety byśmy coś więcej porobili, ale pogoda nas wywala. Ale teraz każdy może sobie nagrywać filmy, także spoko. No właśnie. Szkoda, że żal je oglądać. Także... Siema na rapa. Bajo jajo.